Cześć kochani, z tej strony Ola z pracowni Kartolki. Dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem na kartkę na czarnej bazie DL. Postanowiłam się zmierzyć z tym czarnym kolorem. Użyłam kolekcji Sunset Mood od Craft O'Clock, dostępnej oczywiście w Craft Corner. Tutaj jest ten bloczek Mix 20x20 z papierami bazowymi i tymi z głównej kolekcji. Do mojej kartki użyłam trzech warstw. Tutaj macie pokazane, jakie arkusze wybrałam i wymiary poszczególnych warstw. No i zabieramy się za klejenie. Teraz będę sobie kombinować z elementami do wycinania z tego setu, również mix. Dodam sobie jeszcze taki element na folii, to jest taki wianuszek czarny. Bardzo tak fajnie będzie to wyglądało, przynajmniej tak mi się wydaje, jak zobaczycie w efekcie końcowym. No i układam sobie kompozycję. Wykorzystam sobie jako główny element tą klatkę z ptaszkiem. Użyję też oczywiście kwiatków. No i przyklejam sobie po kolei. Ten element na folii bez problemu przykleicie również klejem. Nie będzie nic widać, szczególnie że klej nakładam na tej warstwie czarnej. I przyklejam sobie ten wianuszek na płasko. Następnie tutaj będę kombinowała sobie z układaniem tej kompozycji. Już wcześniej sobie tam dopasowywałam, a teraz już będę przyklejać, ale w trakcie oczywiście jeszcze koncepcja pewnie trochę się zmieni. Nie zmieniło się to, że większy element kwiatowy przyklejam na dole, używając sobie tutaj taśmy dystansowej. Natomiast ten mniejszy element powędruje na górę. Układam tak tą kompozycję lekko pod skosem, żeby u góry wianuszek był odkryty, żeby zachować ten fajny efekt, jaki sobie wymyśliłam. No i teraz zobaczycie ten mniejszy element. Będę przyklejała już na płasko, żeby go tak troszeczkę schować pod ten większy. Delikatnie poodginam i teraz już na przyspieszeniu zobaczycie dalsze układanie kompozycji. Thank you.
No i moja kompozycja jest już ułożona. Teraz pora na kwiatki 3D. Użyję sobie dwóch kwiatków, jednego materiałowego, drugiego papierowego. Będą one po lewej stronie mojej kartki. Tutaj kombinuję już z jakąś kokardką z papieru, ale koniec końców ono się tam nie znajdzie. Jednak najpierw pora na kwiatki. Kwiatki przyklejam klejem na ciepło. I tutaj już ten efekt pominęłam. Dodałam sobie jeszcze sizal pod spód. Znajdziecie go również w sklepie Craft Corner. Zawsze fajnie podbija te kwiatuchy. Przykleję sobie do tego dwie wstążki. Jedna taka dosyć szeroka, w takim złotawym kolorze, szyfonowa. A druga to jest taka turkusowa gnieciuszka. Gnieciuszki w różnych kolorach również znajdziecie u nas w sklepiku Craft Corner. Ten element wstążek będzie taki dosyć okazały, ale takie było moje założenie. Ta kolekcja sama w sobie jest bardzo bogata, więc tutaj nie powstrzymywałam się z dużą kompozycją. Teraz pora na wybór napisów. Stwierdziłam, że fajnie będzie wyglądał napis na czarnym tle i znalazłam sobie jeszcze takie napisy z Craft O'Clock, które kiedyś właśnie wydali. One są bardzo fajne, bo są i na białych, i na czarnych tłach. W innych zestawach są też na takich brązowych. Różne napisy tutaj mamy, niektóre takie słabo kartkowe, ale na szczęście udało mi się znaleźć taki, który będzie pasował. Kartka ma być uniwersalna, więc też nie chciałam, żeby ten napis jakoś ograniczał okazję, na które ta kartka mogła być podarowana, i wybrałam napis z myślą o Tobie. Jak widzieliście, dosyć długo zajęło mi dopasowywanie napisu. Dołożyłam jeszcze dwa motylki i teraz przyszedł czas na wykończenie mojej kartki, którym jest chlapanie. Użyłam sobie tutaj takiej czarnej farby akrylowej w sprayu i złotej farbki. No, dosyć odważnie. Na początku chciałam chlapać na biało, ale stwierdziłam, że skoro jest czarna baza i takie, wiecie, czarne elementy, to fajnie będzie wyglądało, jeżeli pochlapię na czarno. A skoro te papiery mają taką złoto, to właściwie trudno powiedzieć, że to jest żółty czy złoty, ale na pewno niektóre elementy są imitowane na złoty, więc wybrałam też złote chlapania. Chlapię zwykłym pędzelkiem, jakimś tam jaki mam. W ten sposób chlapiąc uzyskacie malutkie kropeczki, a jeżeli będziecie stukać w pędzelek, kropeczki będą większe. Ja tutaj na złoto pomalowałam sobie też trochę wstążkę, żeby tak fajnie podbić ten efekt. Troszeczkę pomalowałam kwiatki, tak wiecie, brzegi delikatnie. Ta farbka po wyschnięciu ma taki właśnie lekki złoty połysk i fajnie to wygląda. No i teraz taki mój zabieg. Fajnie wygląda przy tej ciemnej bazie, jeżeli na przykład rogi kartki sobie też delikatnie pomalujemy na złoto. Tutaj akurat używając tego złotego koloru, może być to też złoty wosk. Fajnie nam to podbije całość. Teraz pora na czarne chlapania i tutaj już sobie zasłonię moją główną kompozycję, bo trochę się bałam, że pochlapię za mocno. Fakt faktem, że jest to dosyć ryzykowne i trzeba uważać, co zobaczycie za chwilę. Ale ja tworząc, wiecie, nie mam jakiegoś stresu, że coś zrobię źle. No trudno. Jeżeli coś się popsuje, to zawsze znajdzie się sposób, żeby to naprawić. Tak to przynajmniej u mnie jest. No i tutaj, o, zobaczcie, chciałam sobie chlapnąć tak mocniej. I chlapnęłam trochę za dużą kropkę, jeszcze nie w tym miejscu, co chciałam, więc przytarłam ją delikatnie chusteczką mokrą.
No i ona zbladła, a teraz praktycznie nie będzie to przeszkadzało, ponieważ wtopi się w kompozycję tak, jakby to miało być, przynajmniej moim zdaniem. Nie będzie to przeszkadzało. Jeszcze troszeczkę chlapiemy. No i już nasza kartka jest skończona. Zobaczcie. Bardzo bogata kompozycja. Te kolory tutaj dały nam pole do popisu, ponieważ ta kolekcja sama w sobie jest taka bogata i można było poszaleć. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tutaj widzicie na zbliżeniu też takie detale. Ciekawa jestem, jak to połączenie kolorystyczne i tych elementów, które wybrałam, Wam się podoba. Tą karteczkę, którą zobaczycie później na slajdach. Dzięki za obecność. Pa!